Hej tu Dalmar. Witam serdecznie w Dark Souls. W jedynce, którą miałem przyjemność grać dosłownie przez parę godzin, więc nie będzie to jakiś mega profesjonalny materiał. Premiera dwójki już niedługo. Obiecałem sobie, że nadrobię zaległości i w tą grę również przejdę, co może być trudne. Natomiast dwójka jest strasznie niewiele z tego, co zdążyłem się zorientować dzięki temu, że pograłem w betę. Różni od części pierwszej. Dwa, można ją dostać za stosunkowo niewielkie pieniądze. Mi się udało kupić na AleDrogo za 50 zł w wersji kolekcjonerskiej, gdzie dorzucili mi jeszcze płytkę z soundtrackiem, jakiś artbook i jakiś jeszcze jedną płytkę w stylu making of. Więc jak ktoś nie grał, to polecam. Mówię oczywiście o wersji na PS3, wersja na PC lekko niedomaga. Jest strasznie ciemna, problemy są z gamą. Ok, koniec głupiego gadania. Oczywiście mamy krew, mamy włączone napisy, reszta wszystko w porządku. I zaczynamy. Charakter, imię. Tak. Tyk, tak. Tu parę literek. Dalmar. Gotowe. Płeć, to raczej będę tą właściwą. Knight. Dar. Jaki dar? Są różne. Można sobie przeczytać, zobaczyć, co one dają. Ja nie do końca nie mam jak gdyby wiedzy na ten temat, co się może przydać, co się nie może przydać. To otwiera każdy dowolny zamek podstawowy. No to otwórzmy, weźmy sobie. No i teraz posturę, że tak top heavy. Duża głowa. Może być bardzo intelektualny, inteligentny. Dzięki dużej głowie. To jak widać proporcje fajnie. Podoba mi się. Jaki Bambi. Ten ma taką poczciwą twarz. Włosy. No niestety nie za piękni są ci goście. Pokaż się skitą. Niech będzie Heisenberg. Kolor ciemne brązowe. Akceptujemy. Zaczynamy tym właśnie charakterem. Teraz będzie intro. Tak jest. No dobra. Więc ja się zamykam i popatrzmy, posłuchajmy. The world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. With the strength of lords, they challenged the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms.
tome unleashed a miasma of death and disease. And Seath, the scales, betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Myślę, że już intro za nami. Tu złośliwcy mówią, że jest jakaś fabuła, znaczy fanboje mówią, że jest jakaś fabuła i że to jest w ogóle cool. Złośliwcy mówią, że nie ma żadnej, że gra jest niedopracowana pod tym względem. Ja bym się przykładał chyba do tej opinii, że tutaj to jest świetny action RPG. On jest trudny z jednego prostego powodu, że nie ma save'a w dowolnym momencie. Yes, indeed. A, jeszcze się nie skończyło. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. To my, czy też ja. A to niespodziewana pomoc. No i zaczynamy. Możemy przeszukać ciało. Mamy klucz do celi. Ja tak dokończę tylko myśl. Jak ktoś uważa, że ta gra jest dopracowana, super, hiper, jach, to niech spróbuje sobie pograć magiem. Albo poczytać opinię, co na ten temat ludzie myślą. No to jest kaszana po prostu, nie da się. Mimo, że taka klasa teoretycznie jest dostępna. Natomiast bardzo fajnie gra się rycerzem, wojownikiem, tudzież golasem na hardkorze ludzie. Bardzo świetnie, świetnie, bardzo świetnie. Dobrze jest, doskonale wręcz zrobiony system walki wręcz. Użyliśmy klucza, wychodzimy z celi. Dzięki czemu dla wszystkich fanów takich arcade'owych, arcade'owej zabawy, której w tym roku będzie całkiem sporo, bo jeszcze wychodzi Lords of the Fallen i nie pamiętam jak się nazywa tytuł takiego ekskluzywa na PS4, no to tego typu gier będzie masa. On ma też ciekawie zrobiony multiplayer R1 Attack, o czym może troszkę później, bo ja się też do końca nie orientuję. Natomiast te znaki, które są tutaj, poza tym, że gracze mogą przenikać się między światami, bo tak teoretycznie gramy w trybie single player i walczyć między sobą albo pomagać, to jeszcze możemy zostawiać takie oto znaczki, informacje, jakie są na ziemi, dzięki czemu no jest szansa na, bo gra nic nie wyjaśnia kompletnie, na rozwiązanie pewnych problemów. I teraz tak, to jest ten pierwszy boss, którego spotkamy już za chwilę, biorąc pod uwagę jaki sprzęt super mam w łapce,
kawałek łamanego miecza, to raczej go nie ogarnę. Dobra. R2 to był silny atak. Całość opiera się o system dusz. Ciach, ciach. Czyli za takiego pokarmionego kolesia wchłaniamy jego duszę, to są punkty doświadczenia. Lewy stick plus przytrzymanie kółka. Dasz. O, jaki skok. Aha, to jest taki turlanie się. Mogę wykonywać to w każdą stronę. Okej. Okay. Co tu dalej mamy? R3 to jest zablokowanie kamery na celu. Dobra. To, że to zablokowanie kamery działa jak, nie, jak działa, to jest też jeden z powodów, dla którego kiepsko gra się tutaj magię. No ale to... Ubij go i idziemy dalej. Masz radę go ubić? A jak zablokujemy na celu, to wtedy się udało. Dobra. Na razie jest fajnie, zabawa. Ale to za chwileczkę się zmieni. Ok. Spinamy się. Jednocześnie, jak ktoś ogląda ten materiał, ma wielką prośbę. Na pewno będą tacy, którzy tą grę znają w skrosi na wylot. Ja tu się zapewne będę zacinał w kilku miejscach. Więc jeśli ktoś będzie miał jakieś rady, to będę za nie wdzięczny. Dobra. Nie, jak odpoczniemy przy ognisku, to jest taki punkt kontrolny, przy którym się sejwuje jak gdyby stan gry. I przy okazji zwraca nam się, zwracają się nam punkty życia. Dobra, też przejść do czynów. Czyli po biciu takich jakichś tam więźniów, którzy nic kompletnie nie robili, otwieramy drzwi i voila. Naszym oczom ukazuje się oto ten przemiły pan. On nas prawie na raz. Tu jest informacja, żeby stąd spadać. Co niniejszym uczynimy i chyba jedyna możliwość to jest ucieczka za te wrota. Trochę nas poskubał. Mamy kolejne ognisko, do którego w razie śmierci się cofniemy. Odpoczęliśmy, wróciło nam HP do łaski. Przygotuj swoją tarczę. Bardzo bym ją chciał mieć. Jest taka podpowiedź, ponieważ tam na nas, o właśnie, wróje do nas łucznik. Wyglądamy czyż nie słodko, wyglądamy. Przeczytaj wiadomość. Start, otwarcie menu, zmiana ekwipunku, mamy tarczę. Mamy tarczę czy nie? Czy ja nie dałem do... O, w ten sposób, tak, to lewa, prawa ręka, dobra. Jak się blokuje tarczą. Pochwal się, lewe, R1, aha, R1, R2 jest basz, dobra. Tarcza nas ma ochronić przed... Przeczytajmy info. Nie za bardzo zrozumiałem, o co chodzi. Jest lepszy miecz. Nie ekwipunek, tylko ten. Widać, jest dużo mocniejszy, przede wszystkim nie jest połamany. Dzięki czemu... Trafiłeś tarczek, no ja. Okej. Dusza wchłonięta, zaplątał się w nogi. Podróżuj przez cień, przez ścianę.
Ciekawa sprawa. Dobra. Samo kółko to jest uskok do tyłu. Aha, dobra. Idziemy sobie w lewo. Co tu dają? Nic. Nic tu nie dają. To są wrota i ognisko na dole, przy którym odpoczywaliśmy. Na razie idzie nieźle. Ale to są znane mi rejony. To pójdę do góry. Zapomniałem o tej słodkości. Coś jeszcze mnie czeka? Otwórz. Zamknięte. Czyli na dół. Dobra. Tam, da-dam, da-dam. Otwórz. Te drzwi się udało. To już jakiś sukces. Idźmy do ogniska. Odzyskajmy zdrowie. Przy okazji się zasejwujemy. To jest też taka śmieszna sprawa, że w momencie, kiedy podeszliśmy do tego ogniska, to wszystkie potwory, takie, które nie są bossami, regenerują się, tak można powiedzieć. Czyli najzwyczajniej w świecie znowu są wszystkie te szkielety, które ubiłem. Dobra. Tam jest brzydal, tam nie idziemy. Bo z tego co pamiętam, go można załatwić jakoś mega sprytniej. Idziemy do góry. Czy tu jest ta kulka z powrotem? Nie. Tarcza, chodź. Nie. Ubity. Jakiś klucz będzie mi potrzebny. Gdzieś tu można było iść. Tu zdaje się, przez tą wyrwę w dziurze, w murze. Świetnie. Pogadajmy. You. You're no Hollow. Thank goodness. I'm done for, I'm afraid. I'll die soon. Then lose my sanity. I wish to ask something of you. You and I were both undead. Hear me out, will you? Czy słyszałeś o mnie? Nie słyszałem o tobie. Yes, I see. Perhaps I was too hopeful. Please leave me be. I have not long to live, and I may harm you after death. Now, go. Możesz mnie zauroczyć po swojej śmierci? Pogadajmy. Please leave me be. I have not long to live, and I may harm you after death. Kulka? Uspadła? Zablokujmy na celu. Why? Podnieś. No proszę. Mamy klucz i flaszki. Super. Flaszki nas leczą. I odpoczynek przy ogniu odnawia. Jak to nazwać? Posiadane flaszki. I z NPC-ami tutaj w tej grze jest tak, że jak się ich zabije, to decyzja jest permanentna. To znaczy oni już nie odżywają, co stanowi tutaj też swego rodzaju problemy i przez, powiedzmy sobie, takie lekkie niedopracowanie trzeba grę zacząć od początku.
dwójce zostało, z tego co tam piszą recenzenci, to trochę zmodyfikowane. Jak zabijemy NPC-ta, to możemy go wskrzesić, tylko kosztuje to masę kasiury. A, dzień dobry. Tarcza i do widzenia. Jeszcze skopa na koniec. Teraz mam kluczyk, jak rozumiem. Co tu teraz dają? Dawaj. Trzymaj broń w dwóch rękach, trójko. Dobra, świetnie. Co dalej? Lewy stick. Plus R1. To jest kick. I jump attack. Dobra. Mnie tam interesowało. Co, załóż tarczę z powrotem. Ja się wolę z nimi. Chodź. Chodź na tarczę. Teraz ja. Świetnie poszło. Tak. Nie trafiłeś. A ja zamierzam trafić. Przeczytaj wiadomość. I tutaj jest taki myk, że podróżując przez światło spadamy na naszego grubasa i od góry go rozpruwamy. Unik, unik. Trochę mocno bijesz. Chodź. Teraz moja kolej. Dobra. Jej. Prawie cię mam. Albo ty mnie. On mnie, ja jego. Nie tak to miało być, no ale błędy się zdarzają. Zwłaszcza w początkowej fazie. Do tej pory wszystko szło wzorcowo. Najgorsze jest to, że straciliśmy wszystkie dusze, które moglibyśmy zyskać. Chociaż to chyba nasze chuchro, jak rozumiem. Tak jest. 2300 dusz odzyskanych. No i mamy klucz, którego użyliśmy i wychodzimy. I to jest wszystko, co ja w tej grze do tej pory zrobiłem. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie iść, w którą stronę. Dobra robota. Idź prosto. Gdzie iść, po co i dokąd i w ogóle. Więc od tej pory zacznie się profesjonalne błądzenie. Ładne widoczki. Jest kolejna podpowiedź. Co to znaczy? Cutscenka. In the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Czy on mnie lubi, czy mnie nie lubi? Lordran. Mi się wydaje, że mogłem tam jeszcze pozwiedzać. No i trafiamy do twierdzy. Zabraliśmy przeznaczenie naszemu nieumarłemu koledze. Jest ognisko, to już plus. Thank you.
wiadomość. Powodzenia. Kimże jesteś? Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on, but I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? No okej. W skrócie mówiąc, trafiliśmy do miejsca, którym chyba niekoniecznie chcieliśmy się znaleźć. Są dwa dzwonki, w które jak uderzymy, to jest szansa na to, że stanie się coś wspaniałego. Humanity. 3 punkty. Punkty człowieczeństwa. Takie białe cienie, które się pojawiają, to są inni gracze, którzy czasami przenikają do naszego świata. Dobra, ja sobie odpocznę przy ognisku. Mogę jeszcze wydać duszę i awansować na poziom. I teraz tak, co tu mamy? Zręczność zwiększa zręczność, żywotność. Może nam zwiększyć punkty życia. Co jest w sumie całkiem miłe. Na pewno siłę byśmy sobie chcieli podnieść, ale to strasznie to kosztowne wszystko. Na 15 siła. Zręczność. Odporność, niech będzie. Wydane zostały dusze. Wyjście. Co to jest kindle? Jeszcze nie jestem zorientowany. Jak ktoś mógłby mi wyjaśnić, co te opcje robią, to byłbym wdzięczny. Poza oczywiście level up i leave, ale te dwie to będę wdzięczny. Zresztą sobie to pewnie też doczytam na internecie. No okej, to co? Ja się pożegnam w tym momencie. To jest Dark Souls, pierwsza część. Na razie idzie wybór. Pozdrawiam. Hej!